Witamy serdecznie na żywo ponownie NTV Wrocław i jednocześnie na żywo połączenie Skype'owym z Traderem 21. Co dwa tygodnie, mimo że Trader wyjechał z powrotem za granicę, jest z nami cały czas tu w Polsce dzięki internetowi i telewizji NTV. Witaj. Witaj. Dobry wieczór. Witam Państwa. Bardzo ciekawe rzeczy przygotowałeś na dzisiaj, obyśmy zdążyli. Najpierw Szwajcaria i to referendum, o którym troszkę wody w ustach się znalazło w środowiskach alternatywnych, kiedy to referendum zostało przegrane przez zwolenników wiązania waluty z kruszcem typu złoto. Kwestia druga, którą zgłaszasz dzisiaj w tym konspekcie, to jest kwestia, czy euro jest dobrym, tak powiem, strefa euro jest w dobrej kondycji. No i wydaje mi się absolutnie topowa sprawa, bo prawie codziennie nadajemy informacje z agencjami, oczywiście, co się dzieje z gospodarką Rosji, jak sprawa z tym, powiedzmy, relacją rubel, euro, rubel, dolar oraz oczywiście cena baryłki na giełdach światowych ropy naftowej, która poszła bardzo, bardzo w dół, nawet na 70 dolarów za baryłkę, więc jest o czym rozmawiać. Zacznijmy jednak, jak zaproponowałeś, szwajcarskie referendum. Jednak establishment dał rady i zmienił notowania. Na początku w sondażach było odwrotnie, chcieli tego referendum na tak, potem jednak przeważyła szala i na pewno nie było fałszerstwa, sądzę, i jednak jest jak jest. Co to oznacza? To znaczy tak, fałszerstwo absolutnie bym wykluczył, tak. Takie numery nie przechodzą w Szwajcarii. Tak. Natomiast tam przeprowadzono masową taką antykampanię przeciwko temu właśnie, referendum, gdzie tylko można, w którychkolwiek mediach wskazywano organizatorów media na takich skrajnych radykałów. Tak naprawdę wielu z nich, z inicjatorów referendum, zostało tak naprawdę zakrzyczanych przez tak zwanych specjalistów ekspertów, tak. I dokładnie. Straszono również tym, że będziecie teraz mieli kłopoty na przykład z eksportem towarów szwajcarskich za granicę, no bo będzie taka wartość tego franka, że ktoś będzie chciał kupować, tak? Tak, co drogie oczywiście towary. Jest bzdurą, tak. Dlatego że na każde 5 franków wyeksportowanych, Szwajcaria importuje 4. Więc tak naprawdę, mimo że koszt towarów eksportowanych wyrażonych we franku to w teorii by wzrósł, to tak naprawdę znacznie by spadły koszty producentów, w związku z czym cenę wyrażoną we franku producenci szwajcarscy po prostu mogliby obniżyć, jednocześnie odnotowując zysk tej samej wysokości. Także no było to bzdurne. Natomiast prawda jest taka, że społeczeństwo się bardzo tego przestraszyło, zagłosowano na nie. Szwajcaria nie będzie zwiększać zasobów złota po to, żeby związać w przyszłości, w przewidywanej przyszłości, ponownie franka szwajcarskiego ze złotem. Także szwajcarski bank narodowy ma to tak naprawdę, do czego dążył, czyli pełną swobodę w dodruku franków. Najprawdopodobniej przez najbliższy rok, może półtorej, maksymalnie 2 lata, będziemy mieli utrzymywany ten sztywny PEK, czyli za jedno euro będziemy płacili 1,2 franka. Jeżeli tylko frank zacznie się umocniać, Szwajcarski Bank Narodowy znowu będzie mógł dodrukować ogromną ilość franków, za które skupi najprawdopodobniej obligacje europejskie po to, żeby utrzymywać ten. Czyli Szwajcaria staje się, przepraszam, no, jako obywatel, ale generalnie establishment, mówię, finansowy Szwajcarii, jako część establishmentu światowego, no, wspiera w tym wypadku strefę euro i, że tak powiem, wykupując obligacje różnych krajów, no, automatycznie. Dokładnie za franki tak. Francuskie po prostu ratuje tak naprawdę te inne kraje. Mimo że Szwajcarski Bank Narodowy tak naprawdę nie jest bankiem prywatnym, tylko on należy w całości do kantonów, to osoby, które zarządzają tym bankiem, są bardzo związane z światową finansjerą. Zresztą największa przecież instytucja finansowa na świecie, najważniejsza, czyli Bank Rozrachunków Międzynarodowych, właśnie mieści się w Szwajcarii, w Bazylei. Także jeśli chodzi o konsekwencje dla powiedzmy Polski, bo tu też było u nas troszkę dyskusji, na ile ten właśnie zwycięstwo tych chętnych dla złoto i frank, na ile powiedzmy te kredyty słynne, ci frankowcy. Wielu osób bało się, że nagle kurs franka wyrażony w złotówce może bardzo podrożeć. W tym momencie zyskaliśmy trochę czasu. Prawda jest taka, że nawet jeżeli Szwajcarski Bank Narodowy będzie zwiększał podaż franków po to, żeby utrzymać jakiś sztywny kurs w miarę do euro, to najprawdopodobniej będzie to robił wolniej niż NBP.
jeżeli w przyszłym roku Narodowy Bank Polski zacznie skupować obligacje z rynku wtórnego, czyli tak mówiąc wprost, dodrukowywać złotówek, czyli dojdzie do tej zmiany prawa, o którym jakiś czas temu dyskutowaliśmy, to złotówka osłabi się w stosunku do wszystkich głównych walut, czy to dolara, czy to euro, i na pewno w stosunku do szwajcarskiego franka. Ale przyznajmy, trader, że jednak gdyby doszło do tego właśnie zwrotu, to jednak ten frank by się umocnił, prawda, jeśli chodzi o relacje. Długoterminowo tak, skokowo na pewno nie. Już mówię czemu. Gdyby Szwajcarzy zagłosowali na tak, to Szwajcarski Bank Narodowy musiałby z rynku skupić jakieś 1500 ton złota. Jest niesamowicie trudno dostać takiej ilości, a na pewno nie po oficjalnej cenie 1200 dolarów za uncję, tylko dużo, dużo więcej. W każdym razie, żeby wywiązać się z tego referendum, to sztucznie utrzymywano by jeszcze przez dłuższy okres cenę złota po to, żeby tak zwane słabe ręce z tego złota wytrząść, mówiąc tak obrazowo. Natomiast długoterminowo zdecydowanie wywarłoby to ogromną presję na wzrost kursu franka jako tej jednej z nielicznych walut, która nie jest na wyścigi niszczona. Tak. W konsekwencji, jeśli chodzi o tą mocną walutę, która byłaby w konsekwencji innego głosowania w tym referendum, na pewno Szwajcaria miałaby, jak piszesz w konspekcie, dalej taki swoisty magnes przyciągania, jeśli chodzi o specjalistów z całego świata, no bo jednak zarabiać we frankach szwajcarskich to jest wtedy no, dobrze. Inna sprawa, że też i koszty życia w Szwajcarii są, kto był to wie. Tu musimy sobie jasno powiedzieć, podstawą dobrobytu jest mocna właśnie waluta, dlatego że kraje o mocnej walucie cechują się wysokimi zarobkami, dzięki czemu ludność na podstawowe potrzeby, czyli żywność czy ośrodki energii, wydaje relatywnie mało środków, czyli może sobie pozwolić na wysokie oszczędności. Wysokie oszczędności pozwalają takim krajom w ogólnym takim rozrachunku na nabywanie wielu wartościowych i generujących dochód aktywów za granicą. Poza tym to jest dokładnie ten czynnik, który wspomniałeś. Wysokie zarobki w skali globalnej, czyli w walutach, które są wysoko ceniane, tak jak na przykład w Norwegii czy w Szwajcarii, to jest magnes na wysokiej klasy, dla wysokiej klasy specjalistów. No przecież mamy w Polsce mnóstwo osób bardzo dobrze wykształconych, czy różnego rodzaju techników, którzy po prostu wyjechali z kraju, czy to do Szwajcarii, czy to do Norwegii, czy do innych krajów cechujących się i wysokimi zarobkami, a wysokimi zarobkami między innymi dlatego, że mają bardzo mocną walutę. I ściągając tego typu specjalistów, tworzy się wysokodochodową gospodarkę o dużej wartości dodanej, innowacyjną gospodarkę. Czyli tak naprawdę koszty pracy, wynagrodzenia mogą być bardzo wysokie w stosunku do kosztów życia, dzięki temu, że mamy bardzo rozwiniętą gospodarkę. Przeciwieństwem do tego są kraje, które niszczą walutę właśnie dodrukiem, w której następuje realna utrata siły nabywczej, spadek relacji wynagrodzeń w stosunku do kosztów życia. No, odwróćmy teraz sytuację. Załóżmy, że nagle wartość złotówki dwukrotnie nam spadła, czyli dolar nam wzrósł do 6 zł, euro powiedzmy do 8. W teorii powinniśmy się cieszyć, dlatego że zyskuje nasz eksport. Tylko taka jest prawda, ten eksport zyska, na pewno. Natomiast w ogólnym rozrachunku dwukrotnie nam wzrosną ceny energii, które ciągle są rozliczane w dolarach. Wszystkie produkty eksportowe także nam wzrosną dwukrotnie. To, na czym jedynie zyskamy, to lekkie zmniejszenie bezrobocia, dlatego że napłyną do nas inwestycje, ale tak naprawdę staniemy się krajem taniej siły roboczej. A dobrobyt nie tworzy się poprzez tanią siłę roboczą, tylko poprzez zaawansowaną technologicznie produkcję. I właśnie w tym głosowaniu, które miało Szwajcarię miejsce kilka dni temu, Szwajcarzy wybrali no niestety to gorsze rozwiązanie, czyli niszczenie własnej waluty. Gdyby niszczenie własnej waluty, jeszcze tylko tak na koniec dodam, było receptą na wszystko, to Japonia nie znajdowałaby się przez 20 lat w recesji, a Zimbabwe, które kilka lat temu zniszczyło doszczętnie swoją walutę, powinno być oazą stabilności gospodarczej i bardzo wysokiego stanu życia. To właściwie
takie pytanie, jeszcze jedno z tego rozdziału na dzisiaj, który nam zaproponowałeś. Czy jakie kraje według Ciebie na dzisiaj, no bo Szwajcaria, nam, która była takim wzorem kraju, który dba o to, by ta waluta była naprawdę wartościowa, no ta gospodarka jest silna, to jest wiadomo, tam zresztą jest też centrum finansowe świata, też jedno z centrów. Czy jakie kraje według Ciebie jeszcze na dzisiaj skutecznie i mądrze prowadzą swoją politykę monetarną, żeby ta waluta naprawdę ich narodowa była silna? A nie, powiedzmy, osłabiać ją po to, żeby, nie wiem, eksport się bardziej opłacał. Wiemy, że z tym eksportem jest różnie, jak tu wskazałeś, jak na 5 tych franków, prawda, wartości wyeksportowanych 4 trzeba zaimportować w postaci jakichś tam elementów, prawda, no to niewielka tu różnica. Co byś wskazał dzisiaj, skoro ten frank szwajcarski już nie będzie takim symbolem po tym referendum tej stabilności, jak mógłby być, gdyby to się stało z tym złotem? Zacznę może od końca, bo powiedziałeś, że zasugerowałeś, że niszczenie waluty jest receptą na nasilenie eksportu. Ja tutaj się odniosę na przykład do sytuacji zeszłego roku pomiędzy wymiany gospodarczej pomiędzy Chinami a Japonią. Japonia bardzo zdewaluowała jena. Tak naprawdę najszybciej, krajem, który niszczy swoją walutę najszybciej na świecie, jest właśnie Japonia. I japoński jen bardzo osłabił się w stosunku do renminbi, chińskiej waluty. Mimo to chiński eksport do Japonii wzrósł zdecydowanie silniej niż eksport japońskich produktów, mimo tańszej waluty, do Chin. Także to absolutnie nie jest rozwiązanie. Rozwiązaniem problemów jest nie tworzenie przedsiębiorcom różnego rodzaju barier i zniesienie wszelkich możliwych regulacji. No i oczywiście niskie podatki. Tak, ale ta polityka właśnie niszczenia waluty jako instrumentu, by lepiej eksportować, jest stosowana, mimo że się, jak sam w analizach pokazujesz, nie sprawdza. To jednak jest jakiś, nie wiem, maniera. Ona się jeszcze nigdy nie sprawdziła. To czemu ją tak jednak tyle krajów stosuje? Dlatego, że dodruk jest lekarstwem dla systemu bankowego. Drukując pieniądze na poziomie banku centralnego, bank musi te pieniądze jakoś prowadzić do obiegu. Najczęściej skupuje aktywa od sektora bankowego, których nikt nie chce. I dzisiaj głównym aktywem, które kupują banki centralne za świeżo wydrukowaną gotówkę, są przykładowo obligacje europejskie, obligacje amerykańskie, czyli dokumenty, których nikt nie chce. Czyli przez to, że banki centralne drukują z powietrza pieniądze i skupują rządowe obligacje, rząd i politycy mogą dalej się zadłużać. Czyli podałeś faktyczny powód stosowania tego, jakby tej niszczenia waluty. To nie jest kwestia, jak się wmawia wszystkim wokół i ci ekonomiści dyżurni powtarzają, wdrukowują nam, że no dzięki temu zwiększymy eksport, bo nasza waluta słabsza, to i towary będą łatwiejsze do kupienia dla tych kontrakt z zagranicy, tylko to jest tylko i wyłącznie interes tej ścisłej grupy finansistów, bankierów oraz grup rządzących, no bo to jest powiązane. Oni nie odgwiżdżą w tym wypadku krachu, ponieważ potrzeby systemu bankowego są na pierwszym miejscu. Cokolwiek by się miało dziać, wszyscy mogą stracić, ale nie może zachwiać się system bankowy. Oni tak się ulokowali w tym całym obszarze, że w zasadzie ich interesy są zawsze na pierwszym miejscu. Dokładnie tak. Ja nawet jakiś rok temu, w grudniu bodajże 2013 roku, pisałem artykuł na ten temat. QE, stymulujemy gospodarkę czy ratujemy banki. I tam bardzo dokładnie wypunktowałem wszystkie cele, naprawdę te prawdziwe cele. Które stoją za dodrukiem. Tak. Na globalnym już w tym momencie poziomie. Natomiast odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, jakie kraje dzisiaj się wstrzymują, nie jestem w stanie, szczerze mówiąc, wymienić takiego kraju, dlatego że praktycznie każdy kraj dzisiaj został zmuszony. Dzisiaj tak naprawdę, poza kilkoma wyjątkami, Iran, Syria i być może Kuba, wszystkie banki centralne są członkami bądź partycypują w systemie zarządzanym przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych z Bazylei. Nawet bank rosyjski, ostatnio dochodzą takie do mnie informacje, że nie jest kontrolowany przez środowisko Putina, tylko zbyt duży wpływ ciągle ma na walutę rosyjską międzynarodowa finansjera. Ale tak naprawdę
kilka krajów, które mogą wyjść z tego kryzysu obronną ręką, to są kraje, które posiadają, ale posiadają u siebie w kraju, największe rezerwy złota. Dlatego, że w momencie, kiedy skończy się eksperyment z papierowymi walutami, a zawsze kończy się hiperinflacją i umorzeniem długów, dlatego że na pewnym poziomie długów nie można spłacać. I zazwyczaj po takich krachach monetarnych wracamy do twardego pieniądza, opartego najczęściej na złocie. Może to być też pieniądz oparty na innych surowcach, czy na surowcach mineralnych, czy energetycznych. Panama na przykład masowo skupuje surowce mineralne, na których oraz złoto, srebro, miedź, aluminium, na których w przyszłości chce oprzeć swoją walutę. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, kraje, które wyjdą obronną ręką, to będą te kraje, które będą miały aktywa materialne, które w pewnym momencie porzucą niszczoną walutę i wprowadzą ponownie walutę opartą o kruszec, której nie będzie można na każde żądanie banku centralnego dodrukować, rozwadniać, po prostu robić tego, co obecnie robimy. Tak. Słuchaj, tak pomyślałem sobie, ponieważ mamy tak 10 minut nominalnie do końca tutaj naszego nadawania, moglibyśmy, to jest takie arcy, że tak powiem, ważne względu na te doniesienia, o ile strefa euro i te rzeczy zawsze możemy do tego nawiązać, o tyle, co dzieje się z gospodarką Rosji i z tymi prawie codziennymi komunikatami o tym, jak to rubel traci, prawda, w stosunku do euro czy dolara, i jakie to kłopoty będzie miała Rosja w związku z tym, że ropa poszła tak, prawda, w dół na giełdach. Chciałbym, żebyś to właśnie skomentował. Atak na rubla trwa, na gospodarkę rosyjską. No, tu każdy walczy narzędziami, które posiada. No, finansjera posiada swoje. No, Rosja, sam powiedziałeś teraz przed chwileczką, że Putin nie kontroluje banku centralnego. Znak zapytania oczywiście, wydawałoby się to mało możliwe. Czekamy na właśnie komentarz do tego problemu, co dzieje się w Rosji. W momencie, kiedy doszło do takiej otwartej wojny handlowej pomiędzy Rosją a Zachodem, reprezentowanym przez Waszyngton i marionetkową Brukselę, pierwszym elementem uderzenia w Rosję był atak ceny ropy. Tak. Dlatego, że blisko połowa dochodów budżetowych Kremla pochodzi właśnie ze sprzedaży ropy i gazu, który nie jest wyceniany w przypadku Rosji w cenie spot, tylko jest zależny właśnie od ropy, więc wystarczy zaatakować cenę ropy, a spadną dochody zarówno z ropy, jak i gazu. Natomiast to jest taka broń obusieczna, dlatego że w momencie, kiedy zbito cenę ropy, ona uderzyła też w eksporterów na całym świecie. Czyli we wszystkich eksporterów na Bliskim Wschodzie. Największym jest oczywiście Arabia Saudyjska, która póki co jest blisko związana ze Stanami Zjednoczonymi. No właśnie, i teraz tylko słowo jedno. Niedawno podawaliśmy komunikat za mediami, że to właśnie na posiedzeniu OPEC Arabia Saudyjska przeważała tutaj, by podtrzymać tą wielkość produkcji na rok 2015, a przez to utrzymać niskie ceny, prawda? Więc sama Arabia Saudyjska, główny eksporter, jako instrument polityki amerykańskiej mówi, nie będziemy zmniejszać wydobycia. I OPEC się, parę jeszcze innych krajów było za, OPEC utrzymał te wydobycie na pewnym poziomie. W przypadku Arabii Saudyjskiej głównym czynnikiem decydującym o jakichś ruchach nie jest dobro kraju, jest jego sytuacja finansowa, tylko ochrona rodu Saudów. Od 1973 roku, kiedy Henry Kissinger zaproponował układ Arabii Saudyjskiej, czyli wy sprzedajecie ropę wyłącznie przy użyciu dolara i nadwyżki lokujecie w nasze obligacje, a my za to zapewniamy wam ochronę militarną. Arabia Saudyjska robi dokładnie to, czego życzą sobie Stany Zjednoczone. Półtorej roku temu, co prawda, były tam bardzo poważne zgrzyty i wszystko wskazywało na to, że ten rozejm został zerwany. Natomiast w tym momencie ród Saudów znowu wrócił, powiedzmy, pod protektorat Stanów Zjednoczonych, za co odwzajemnili się właśnie obniżeniem ceny, pomocą przy obniżeniu ceny ropy. Natomiast przy cenie ropy na poziomie 70 dolarów wiele krajów wydobywa tą ropę, ciągle mając relatywnie wysokie zyski. Natomiast praktycznie każdy kraj, który wydobywa ropę... Straciłem kontakt z traderem. Teraz sprawdzamy, co się stało. Rozmawiamy o... bazującej na 100 dolarach. Tak. W przypadku Iranu to już jest chyba 140 dolarów, w Wenezueli 160, czyli mnóstwo krajów ma
wielki problem z domknięciem budżetu przy takich cenach ropy jak obecnie. Właśnie, Rosja, skoro się na niej koncentrujemy, trader, to Rosja w tym przypadku no, jest wyjątkowo niekorzystna, jak sam podałeś, jaki to procent budżetu stanowi eksport tych głównych surowców energetycznych. Tak, natomiast poza tym, że spadła cena ropy, spadł też kurs dolara, nie dolara, tylko rubla w stosunku do dolara. Na początku roku płaciliśmy 33 ruble za dolara, dzisiaj płacimy 53, to jest utrata 38% siły nabywczej. Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy Rosja sprzedaje na jej szczęście jeszcze ropę i gaz za dolary, to otrzymuje minimalnie więcej dzisiaj. Rosja otrzymuje minimalnie więcej rubli niż otrzymywała na początku roku. Walutą w Rosji jest ciągle rubel. Z tego w rublu opłaca się emerytury, świadczenia socjalne. Natomiast największy problem, jaki Rosja ma dzisiaj, to jest to, że tam dosyć szybko rosną ceny, gdyż spada zaufanie do rubla. Ludzie wyprzedają różne aktywa, widząc, że cena rośnie i wracają z powrotem do tego dolara, który kiedyś był tą oazą stabilności. Zaczyna im poważnie rosnąć inflacja. Jeżeli będzie rosła w takim tempie jak teraz, to rosyjski bank centralny zdecyduje się na jeszcze wyższe podniesienie stóp procentowych, które i tak są w Rosji bardzo wysokie w skali, porównując je do skali globalnej, co zdusi trochę gospodarkę. Drugim dużym problemem jest odpływ kapitału z Rosji. Mimo że giełda rosyjska, czy spółki notowane na rosyjskiej giełdzie są dzisiaj tak naprawdę najatrakcyjniej wyceniane na świecie, to one ciągle tanieją. Mimo że są tak naprawdę pod względem zysków 3,5-krotnie tańsze niż podobne spółki notowane w Stanach Zjednoczonych, to mimo wszystko kapitał światowy ucieka. Ja nie wiem, jaka część tego kapitału jest motywowana globalną finansjerą, a jaka część po prostu zdrowym rozsądkiem. Natomiast prawda jest taka, że przeciwko Rosji zastosowano broń finansową po to, żeby zmusić ludzi do wyjścia na ulicę, do doprowadzenia zamieszek i ostatecznie do odsunięcia Putina od władzy i zastąpienia go jakąś marionetką. Tak, gra się toczy, no to wtedy już jest chaos. To znaczy, w momencie, kiedy Putin przestaje być prezydentem, to jest chaos, chociaż z badań takich sondażowych wynika, że większość Rosjan absolutnie wybrałaby go na kolejną kadencję, ona będzie jeszcze pięcioletnia, więc tutaj te perturbacje natury finansowo-ekonomicznej Rosjanom prawdzie doskwierają, ale nie przekładają tego na sympatię, bo widzą Putina jako tego, który przeciwstawia się tej całej globalnej, prawda, finansowej tak naprawdę agendzie reprezentowanej przez państwa, takie jak Stany Zjednoczone. To jest, ja bym powiedział w ten sposób, to jest gra i nikt nie wie do końca, jak to się skończy, ale czy te problemy... Putin wybiera dobre narzędzia broni. On nie mogąc wygrać z kartelem finansowo, bardzo postawił na wojnę informacyjną. Przecież Russia Today ostatnio została nawet uruchomiona... Na niemiecki język zdaje się teraz, tak. Niemiecki w Wielkiej Brytanii zyskuje coraz większą popularność. Większość Rosjan co do kwestii ekonomicznych jest dużo bardziej świadoma niż Europejczycy, o Amerykanach w ogóle nie wspominając. Przecież Putin nie boi się swoich ludzi. Przecież ostatnio w Rosji zniesiono wszelkie pozwolenia na broń. W Ameryce dzieje się odwrotnie. A prawda jest taka, historyczna prawda, że dostęp do broni przeciętnemu obywatelowi ogranicza się w tych krajach, w których władza boi się obywateli. Tam się dzieje odwrotnie. My się boimy opadku Rosji, natomiast prawda jest taka, że dług na przykład rosyjski jest na poziomie 10%. W Polsce realnie mamy pewnie 70%. Sztuczkami księgowymi jego się udaje obniżać poniżej tych progów konstytucyjnych. Rosja jest bezpieczna od tej strony, że ma takie niskie zadłużenie, prawda? Ja się o bankructwo Rosji absolutnie nie boję. W pewnym momencie Rosja ma ciągle jakieś około 100 miliardów dolarów obligacji amerykańskich, które może rzucać na rynek po to, żeby finansować deficyt budżetowy. Nawet w ekstremalnej sytuacji, jeżeli ten kapitał zacznie się kończyć, to Rosja ma jeszcze kilka narzędzi. Może pożyczyć od Chińczyków ogromną ilość kapitału, przekazując im na przykład w zastaw część rosyjskich przedsiębiorstw, bądź udzielając koncesji na wydobycie surowców mineralnych na Syberii, które bardzo chętnie Chińczycy podejmą.
Także tak, tak naprawdę, nakładając sankcje na Rosję, wpychamy bądź cementujemy współpracę rosyjsko-chińską. Chińską, tak. I jeszcze na koniec zupełnie ten rozwin, jeżeli możesz, ten problem, czy Putin kontroluje rosyjski bank centralny, jakie byłyby symptomy tego, że tam jednak finansiera już ma większe wpływy światowe niż sam Putin, jego administracja, jego ludzie, bo on wszystko kontroluje, trzeba przyznać, więc pytanie, czy na pewno już w dużym stopniu mniej rosyjski bank centralny? Poważnym symptomem jest tutaj już prawie 40% osłabienie się rubla na przestrzeni ostatnich 6-7 miesięcy. Tak naprawdę ciężko jest tutaj dotrzeć do prawdy, dlatego że wszelkie rozmowy czy decyzje polityczne, one zapadają za zamkniętymi drzwiami, one są zazwyczaj obejmowane różnymi klauzulami tajności, a komunikat, który przedostaje się na rynki, jest zazwyczaj zupełnie inny niż prawdziwe decyzje. Widząc, jak się osłabia rubel, ja tak naprawdę sobie tylko mogę spekulować, czy przypadkiem Putin, mając otwarty, jeżeli ma otwarty konflikt z bankiem centralnym Rosji, czy nie pozwala na celową dewaluację rubla po to, żeby w pewnym momencie zaproponować nowego rubla rosyjskiego, nie emitowanego przez bank centralny, tylko emitowanego przez rząd, opartego na rosyjskich rezerwach złota, które wynoszą troszkę ponad 1000 ton i błyskawicznie się zwiększają. I na poziomie pieniądza bezodsetkowego. Tak, wprowadzenie takiej waluty na początek wewnętrznej, tylko i wyłącznie wewnętrznej na użytek rosyjski, bardzo ustabilizowałoby sytuację na rynku wewnętrznym. Tak, no bardzo ciekawe. Przy ciekawym otoczeniu, takim jak na przykład niskie podatki w Rosji, one mogłyby bardzo pobudzić wzrost gospodarczy. Czyli ta sytuacja Rosji wcale nie jest taka, powiedzmy, no czarna, nie jak rysuje się w mediach głównego nurtu. I te wszystkie doniesienia o osłabieniu waluty, prawda, o cenie ropy, owszem, mają znaczenie. Ja mogę to szybko odnieść do polskiego przykładu. Tak. Rosja, rubel rosyjski, którego przedstawiamy jako już tak naprawdę martwą walutę, stracił 38%, jak to policzyłem przed spotkaniem. Polska waluta w trakcie ataku spekulacyjnego 2008-2009 straciła 48% w ciągu kilku miesięcy. Przecież dolar wzrósł tam nagle z 2 zł do 3,8. Tylko że w tym czasie, kiedy polska waluta praktycznie straciła połowę siły nabywczej, większość naszego długu była denominowana w walutach obcych, czyli nagle wartość długu naszego wzrosła dramatycznie. Polska była wtedy zadłużona na 50% w stosunku do PKB, dług Rosji to jest 10%, z czego większość jest denominowana w rublach. Mimo wszystko z takiej opresji Polska wyszła obronną ręką, tak naprawdę uratował nas trochę wtedy eksport. Tak, no więc to wszystko jest trochę inaczej niż tak robią w mediach głównego nurtu. Bardzo ciekawe te refleksje, ponieważ nie przerobiliśmy tematu, który na dzisiaj zgłosiłeś, już nie ma takich technicznych możliwości. Za 2 tygodnie powrócimy. Tak, bardzo się cieszę, bo to jest temat euro, prawda, i ewentualnego rozłamu w tej strefie, czy w UE, jaki tutaj sygnalizujesz, pokazując pewne fakty, tendencje, które mają miejsce. Bardzo serdecznie Ci dziękujemy, Trader, rozumiemy, za 2 tygodnie możemy liczyć na ponowne połączenie. Jak najbardziej, dziękuję serdecznie. Dzięki. Miłego wieczoru, dobranoc.